Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotkaliśmy się z panem Wiesławem Nowickim, panem doktorem ornitologii. Powiemy o bardzo ciekawych sprawach. Dzień dobry panie doktorze. Witam. Tak, nie tylko ciekawych, ale bardzo trudnych, mianowicie generalnie dotyczących bezsilności służb ochrony przyrody i niewiedzy organów ścigania w zakresie ochrony przyrody, a konkretnie dotyczących zagadnień ochrony zadrzewień, tym jednych z najcenniejszych zadrzewień nadrzecznych. Sprawa, o której chciałem powiedzieć, miała miejsce na początku tego roku. Konkretna zdarzyło się usunięcie 7 hektarów zadrzewień nadrzecznych Doliny Środkowego Bugu w gminie Włodawa, w której to właściciel prywatny, zasłaniając się stanem uregulowania tej działki jako gruntu rolnego, wyciął drzewa i jednocześnie najprawdopodobniej zmienił charakter tym samym tego terenu prawnie chronionego, bo jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowego Bugu, jak również obszar podlaski, obszar chronionego krajobrazu. I teraz wchodzimy w niuanse prawne, bo z jednej strony faktycznie wobec takiego stanu geodezyjnego gruntów nie była wymagana decyzja na podstawie ustawy o ochronie przyrody na usunięcie drzew i lub krzewów, ale z drugiej strony jasno są zapisane w aktach tworzących, ustanawiających na przykład podlaski obszar chronionego krajobrazu zapisy, że dotyczące szeregu ograniczeń w wykorzystaniu i zagospodarowaniu tego obszaru i również umieszczony jest tam zapis zakazu niszczenia drzewień śródpolnych, nadrzecznych i przydrożnych, a przynajmniej jedną bądź dwie nawet cechy te zadrzewienia usunięte miały, no bo skoro rosły na gruntach rolnych, to były śródpolne, a skoro znajdują się na terenie zalewowym nieobwałowanej tam rzeki Bug po stronie polskiej, to są to zadrzewienia także nadrzeczne. I tutaj z wielkim rozczarowaniem, chociaż można było się tego spodziewać, bo znajomość przepisów o ochronie przyrody, egzekwowania tych przepisów, sankcji karnych za naruszanie ich jest w polskiej policji znikoma bądź żadna. Więc tutaj ta reguła się potwierdziła i przedstawiono mi fragment kopii pisma policji, do której ta sprawa została zgłoszona, że wykroczenie nie zostało popełnione w sytuacji, gdy artykuł, mam nadzieję, że dobrze go przytoczę, 134 ustawy o ochronie przyrody wskazuje sankcje karne orzekane w postępowaniu o wykroczenia, gdy ktoś narusza zakazy obowiązujące na przykład w obszarze chronionego krajobrazu. Nie mówimy tutaj o stratach przyrodniczych w wielkich rozmiarach, gdyż to już podlega kodeksowi karnemu, ale każde działanie niezależnie od rozmiaru i skutków w środowisku, które stanowi, jest niezgodne z zakazami i ograniczeniami podanymi dla obszarów chronionej przyrody, jest wykroczeniem. Drugim aspektem jest bezradność służb ochrony przyrody powołanych do tego, w szczególności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, no, która rozbrajająco tłumaczy się, że skoro ma najwięcej udziału procentowego na terenie tegoż województwa powierzchni obszarów chronionych i parków krajobrazowych,
to ona nie jest w stanie, nie jest na siłach monitorować regularnie stanu przyrodniczego tych obszarów i zdarzeń, jakich się na nich dzieją. To jest, krótko mówiąc, słabość administracji publicznej, w szczególności państwowej, która rzeczywiście boryka się z brakami kadrowymi, z minimalnymi ustawowymi wynagrodzeniami pracowników i tak dalej, i tak dalej. I świadczy o tym najlepiej budżet, jaki jest przeznaczany na tego typu organy. Dziękujemy panu doktorowi za szczerą i prawną wypowiedź. Chcielibyśmy mieć fachowców w Polsce wszystkich na tym samym poziomie. Bardzo panu dziękuję, panie Wiesławie. Dziękuję również.